Wszystko działa, śmiga jak zły. Bezwypadkowy. Bezwypadkowy. Nie, nie był naprawiany. Śmiga, wszystko w porządku jest. Przeda się jeździć. Jest. Na sobie mikrofon. Mikrofon jest, wszystko jest. Idziemy. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Robert. Cześć, witam. Miło poznać. No taki, taki to jest dobry, dobry temat. Lepiej wygląda, co? Lepiej niż na zdjęciach. No powiem panu... Zajebisty jest. Pierwsze... No, przejdź, obejrzyj. Pierwsze wrażenie robi bardzo dobre. Mówiłem, że może to jeszcze lepiej wygląda, co? No, jest temat zajebisty. Bardzo dużo dodaje ta maska. Ja tu... Troszkę poprzerabiany, bo mówię, skorany troszkę jest. I maska, i wodniki, i zderzak. I co dokładnie tam zrobił pan? Wiesz co, jak tutaj przypłynął, to tam miał delikatne tam odcienki. Ale mi się bardzo podobały te... po prostu od modeli GT500 i GT650 dokładki, bo są inne niż standardowe wersje. Aha. I dlatego sobie ponamawiałem, żeby to lepiej wyglądało po prostu. Czyli on był normalny, seryjny i dołożyliście w Polsce takie dokładki, a maska tak samo? Maska, przedni zderzak, błotniki z wlotami i lotka nowa na tylną klapę. No, rzeczywiście. A felgi czemu zostawiliście? Bo to te felgi też do zmiany, co? Nie, felgi są w miarę ładne. Pasują do... To aż do dołu zaszedł. Tak, bo to wiesz, to czasami... Nie był uszkodzony? Nie był wypadkowy? Nie, właśnie wiesz, że mi zależało na tym, że był bardzo mało. A praktycznie w ogóle nie był ruszany, bo ja... Wiesz, kupuję dla siebie, nie kupuję na handel, tak? Kupuję dla siebie, chcę trochę polatać, potem czytam czegoś ciekawszego, nowego. Aha. Po prostu bawię się motoryzacją, nie? Okej. Rozumiem, bo szczerze mówiąc, tak dziwnie spasowany też jest. Wiesz co, bo... Jakby był na spasie, albo to nieoryginalne, albo jakby był uszkodzony mocno. Nie, dlatego wiesz co, że są w zamienniku te części, bo one w oryginale są potwornie drogie. I potem jest czasami problem z pasowaniem, chociaż wydaje mi się, że na to, co widać po innych autach, to jest jednak mega dobrze spasowane. Tak? W porównaniu z tym, co jest dostępny, nie wiem, jak ile już takich ustanków obejrzałeś. No to mój pierwszy. Aha, no to okej. Okay. To tak ci mogę powiedzieć, że wydaje mi się, że jest jednak lepiej spasowany niż większość aut. Tak? A mi się wydaje, że jest spasowany, bo był uszkodzony. Nie. Co tu było uszkodzone, no? Auta ze Stanów przecież, to myślę, że... Jedni sprowadzają mocno rozbite... Ale to co, pokradzieżowy jest, czy jakiś flut? Nie był powodziowy. Zależy, że był powodziowy, czy ten błotnik przytarty. Jeszcze raz. Ten błotnik, który miał przytarty, on nie był żaden powodziowy. To powodzi, utopek. Co znaczy przytarty? Nie był walony tutaj? Nie miał bicia, uszkodzenia? Wiesz, to była taka szkoda parkingowa, wiesz, jakaś rysa, nie? Rysa. Słowo. No i ten kolor bardzo ładny, nie? Troszeczkę inny niż wszystkie, bo to jest ta biała perła. No tak, ale to co, jeden element zarysowany i co, do pola kierowania tyle? Nie, wiesz, bo dlatego, że były wymieniane te poszczególne elementy na te modyfikowane, dlatego trzeba było ten cały przód przemalować, nie? Żeby do swojego koloru pozostały, bo one przychodzą, wiesz, okay, czyli, na podkładzie. Czyli przód cały do malowania był? Tak, ale... Tylko, że wiesz, że te elementy, które zamawiasz, przychodzą niepomalowane, nie? Ale uszkodzony był tylko... Błotnik. Ale to co znaczy, że błotnik był uszkodzony? Czyli co, rysa była, tak? Tak, dokładnie rysa. Porysowany był. Porysowany był, nie? No po co z tym tak gadać, bez sensu. Dlaczego? No bo przecież było inaczej. Co było inaczej? No przyjechałem tu z zamiarem tego, że dowiem się prawdy o samochodzie. Ten samochód miał mocne uszkodzenie. Znaczy nie na tyle mocne, żeby je zaprzepaścić. Ja bym kupił takie auto za odpowiednie pieniądze. Na pewno nie za 140 tysięcy. Chociaż zrobiony jest fajnie, to... Ale co pan ma na myśli? Bo to nie wiem, gdzieś pan podąża w jakieś dziwne rejony ze swoimi... To dziękuję, że nagle zasłużyłem na miano pana w takim razie. Samochód był mocno uszkodzony. I zaraz to sprawdzimy na podstawie tego winu. Teraz sobie wpiszemy 1FA 6P. Ale co pan tutaj chce sprawdzać tym winem? Pokażę panu, bo bardzo mnie denerwują takie sytuacje, w których
których jest niepermanentność, że tak powiem. Nie wiem, co pan ma na myśli, jak to widzi pan? Stoi, jest, przyjechało, możemy się przejechać. Proszę bardzo. Pan mi powiedział przed chwilą, że zarysowany był i że był pomalowany całość po rysie. Co to jest to auto w ogóle? No co, jak to nie jest to auto? To auto, co pan tutaj mi pokazuje. A ten win jest pana, czy ukradziony win? Nie no, win. Jak ukradziony win? No niech pan sobie jaj nie robi, no to przecież... Od kiedy ma pan ten auto w ogóle? Od kiedy pan ma ten samochód? Dopiero mam. No to na pewno pan wie o tym, jak to było. Z przodu walony, to nie jest ten samochód, no nawet fotele są te same, o, przepraszam bardzo, fotele są z pasami. Dobrze, wie pan co, no może i faktycznie był trochę bardziej niż przerysowany, ale wie pan, no możemy go tutaj sprawdzić na każdą podjechać ze stacji elektrycznej czy do ASO. Nie, ja w to nie wątpię. Pan zweryfikować naprawdę jest bardzo, bardzo dobrze zrobiony. Ja w to też nie wątpię i jestem generalnie człowiekiem, który... Po prostu ludzie, którzy mi go sprowadzali, widzę, że troszkę mnie w błąd sprowadzili, nie? No ale proszę pana... Dobrali pan do tego, już taką informację im przekazano, nie? Chce mi pan mówić, że ten samochód jest uszkodzony, a pan o tym nie wiedział. Wprowadzili pana w błąd. Dokładnie tak. I dlatego 4 miesiące temu nie miał pan problemu, żeby powiedzieć to w telefonie, przez telefon, a teraz jak ma pan jakieś ciśnienie, to mówi pan jednak, że jest bezwypadkowy. Nie, ja pan nie wierzę, że był bezwypadkowy. Ja przede wszystkim nie rozumiem, po co pan oszukiwał w momencie, w którym samochód... Ja pana nie oszukiwałem. Nie, no nie, przed chwilą pan mówił, że jest... Przez telefon, ile? 2 dni temu rozmawialiśmy, jak się umawialiśmy na dzisiaj, okay. Mówił mi pan, że jest bez uszkodzeń. No zobacz, jak wygląda. No bo teraz jest bez uszkodzeń, nie? Proszę pana, teraz jest bez uszkodzeń. Ale może nie zrozumieliśmy, nie? Ja myślałem, że może pan chodzi. Nie, ja pytałem, ja pytałem o historię. I powiedział pan, że samochód jest bezwypadkowy. Pan nie kojarzy tego, co tam... Nawet na ogłoszeniu pan pokazał, że jest bezwypadkowy. Zaznaczył pan opcję bezwypadkowy. Co znaczy, że jest bezwypadkowy, jak samochód jest skasowany z przodu? Możliwe, że silnik jest... Nie, proszę pana. Jeżeli pan zaznaczy opcję bezwypadkowy, to znaczy, że w momencie sprzedaży to auto nie jest wypadkowe. Może pan przygotował auto, przygotowane do jazdy. Jaja sobie pan ze mnie robi. No nie, dlaczego? No proszę pana. Może inaczej to rozumiemy, tę opcję w ogłoszeniu, wie pan? Pytałem pana jeszcze przed chwilą, jakie były uszkodzenia w historii tego auta. Powiedział pan, że tam lewy błotnik rysko. To było w tamtym roku, elektryka. A samochód jest... W całym przodzie jest skasowany. Bez sensu. Bez sensu. Nie wiem, no dlaczego bez sensu? Auto jest naprawdę przygotowane, jak powinno być. Bez problemu jeździ. Przykro. Możemy się przejechać, może pan sprawdzić sobie? Mi wygląda to na to, już jak jechałem tutaj, to rozkminiałem, jaki będzie scenariusz. Wygląda mi to na to, że pan po prostu ma jakieś ciśnienie ze sprzedażą i... Nie ma, pan sobie... Dlatego pan chwyta się jakichś tryczków. No nie, to nie wiem. Pan mówi, to jest pierwszy auto, który pan ogląda. Pan sprowadził ten samochód, czy pan kupił w Polsce? Nie, ja go nie kupiłem w Polsce. Czyli pan sprowadził ten samochód? Nie, ja go sam sprowadzałem, firma go sprowadzała, jestem pierwszym właścicielem tutaj na miejscu. Okej, czyli pan w Stanach, rozumiem, dlatego kolejne kłamstwo wychodzi w tym momencie, w którym mówi pan, że nie wiedział pan o tym. Bo kto pana wprowadził? Firma pana w błąd wprowadziła? Nie, pan nie wierzy żadnych kłamstw. Nie pamiętam, jaka była historia. Skoro pan poznał historię od początku, to bardzo się cieszę. No tak, tylko że poznałem, bo sprawdziłem, a nie przez właściciela. Dlatego... Ja panu powiedziałem o tym, o czym ja wiedziałem, tak? To nie jest tak, że ja... Ale pan bardzo dobrze wie, o czym pan wiedział, bo pan naprawiał ten samochód, jeżeli pan go sprowadzał. Nie, ja kupiłem auto już naprawione, w sensie odebrałem, które było już naprawione i tyle, nie? No możliwe, że tak zrobił pan, bo takie są pełne usługi, tylko kwestia tego, że wiedział pan, co pan kupuje. Dlatego, że pan kupował to auto ze Stanów z widocznymi uszkodzeniami, w takim razie czemu następny właściciel ma o nich nie wiedzieć? Skoro pan je robił, jest to jawne, jest to łatwe do sprowadzenia. Do sprawdzenia. Pan sobie sprawdzi bez problemu, może pan... A następny sobie nie sprawdzi i kupi samochód przepłacając na przykład, bo samochód jest wystawiony w pieniądzach w zasadzie jak auto europejskie. To jest tyle warte, ile jest to w stanie zapłacić, a tyle, ile to nie chce. No dlatego szuka pan jelenia i dlatego się pan przyzna w tym momencie. Absolutnie, że mojego jelenia nie szukam. No. No mnie pan nie znajdzie z jelenia, ja na pewno nie kupię samochodu. No idź pan w chłopku. A co pan się tak oburza? Nie mam czasu. Sprawdzajcie auto przed zakupem, jedźcie na tą stację diagnostyczną, szukajcie historii po numerze VIN, kupujcie świadomie. Ja korzystałem z Car Vertical, link do Car Vertical w opisie i tam też rabat, który jest wliczony w linku. Subskrybujcie program HiFi. Cześć!
Wszystko działa, śmiga jak zły. Bezwypadkowy. Nie, nie był naprawiany. Śmiga, wszystko w porządku jest. Trzeba się jeździć.